Jak to mówią, na każdego cwaniaka zawsze znajdzie się większy cwaniak. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne, piąte już zestawienie z serii 10 osób, które w genialny sposób przechytrzyły innych. Numer 10. W Kalifornii od niedawna funkcjonuje prawo, według którego jeśli wartość skradzionego przedmiotu nie przekracza $950, kradzież taka nie jest przestępstwem, a tylko wykroczeniem, czyli generalnie złodziej jest bezkarny. Pewien właściciel sklepu, aby obejść ten absurdalny przepis, podniósł ceny dosłownie wszystkiego w swoim sklepie o $951, aby wszyscy złodzieje, nieważne co ukradli, byli ścigani tak samo. Dla normalnych klientów natomiast oferowane są kupony, które zbijają cenę produktu do normalnej wartości. Numer 9. Podczas lockdownu w chińskim mieście Wuhan ponad 15 tysięcy dzieci mających już dość uczestnictwa w zajęciach online i odrabiania pracy domowej za pośrednictwem aplikacji DingTok skrzyknęło się i zaczęło spamować aplikacji zaledwie jedną gwiazdką do czasu, aż ta nie została zdjęta z App Store'a, totalnie paraliżując pracę wielu chińskich szkół. Numer 8. Pewna matka pozwoliła swojej tęczowej córce na powieszenie na drzwiach szafy w jej pokoju jakiejkolwiek flagi, z wyjątkiem flagi LGBT. Oto co zastała 243 flagi później. Z pewnością nie spodziewała się takiego rezultatu. Czy dostrzegacie na zdjęciu flagę Polski? Numer 7. Jak opowiada pewna pracownica banku, pewna staruszka przyszła dziś do banku, w którym pracuje, aby wypłacić z konta zaledwie $10. Powiedziałam jej, że bank nie wypłaca kwot mniejszych niż $100 i w tym celu powinna skorzystać z bankomatu. Co na to staruszka? Poprosiła więc o wypłatę $1000 w banknotach 10-dolarowych, następnie z całego pliku wzięła zaledwie jeden banknot, resztę wręczyła pracownicy i powiedziała: proszę o zdeponowanie tego na moim koncie. Numer 6. Po tym jak Lionel Royce, aktor w nazistowskich Niemczech, stracił pracę tylko dlatego, że był Żydem, postanowił rzucić wszystko i pojechać w Alpy. Tam zapuścił brodę i rozjaśnił włosy. Wtedy wrócił na scenę jako samozwańczy chłopski aktor i był tak dobry, że aż nawet naziści stawiali go za wzór oraz dowód na to, że aryjskie pochodzenie nie ma sobie równych. Numer 5. W 2018 roku nowojorskie metro zakazało podróżowania z psami, chyba że te znajdować się będą w torbie albo w klatce. Tylko o ile włożyć małego psa do torby to żaden problem, tak co począć z dużym. I tutaj właściciele psów wykazali się niemałą kreatywnością. Bo przecież nikt nie powiedział, że pies nie może mieć w torbie otworów na łapy, a sama torba nie może być i torbą i smyczą jednocześnie. Numer 4. W 2014 roku pewien Chińczyk, wykorzystując niedopatrzenie w ofercie linii lotniczych Eastern China, przez rok żywił się za darmo w loży VIP na lotnisku w Pekinie. Wszystko czego potrzebował, aby kwalifikować się na darmowy posiłek, to biletu na pierwszą klasę, który zresztą zaraz po jedzeniu przebukowywał na inny termin i tak w kółko nawet 300 razy w ciągu roku. Numer 3. Kiedy pewien Belgijczyk miał problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę drzwi garażowych w swoim domu, które de facto przekształciłyby jeden jego pokój w garaż, zamiast drzwi zamontował specjalne składane okno. Co prawda nie było ono tak wygodne jak normalne drzwi, ale najważniejsze, że spełniało swoją funkcję, a urzędnicy mogli iść się wypchać. Numer 2. W tego typu odcinku nie sposób nie wspomnieć, jak pewnego razu w czasie pandemii system oszukała pewna polska restauracja. Drodzy goście, przy jednym stoliku mogą przybywać tylko osoby zamieszkujące razem lub rodzina. I najlepsze poniżej, jednocześnie przypominamy, iż wszyscy Polacy to jedna rodzina. Numer 1. Niejaka Kayla Smith z Vancouveru dostrzegła swój skradziony rower w serwisie z ogłoszeniami już na następny dzień od kradzieży. Czy zadzwoniła na policję? Nie. Postanowiła przechytrzyć złodzieja po swojemu i umówiła się z nim na spotkanie jako rzekomo zainteresowana kupnem. Kiedy wsiadła na rower w ramach tzw. jazdy próbnej, nie robiła kółek wokół złodzieja. Po prostu odjechała, pozostawiając go sfrustrowanego jak nigdy przedtem. Okej, i tym odjechanym jak Seba w golfie akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki z tej serii. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Asset z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć!